Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejna rozmowa z cyklu Ludzie Boga. Tym razem miejsce, w którym jestem, to Poznań i siedziba wydawnictwa w Drodze. I mam tą radość wielką widzieć się, rozmawiać dzisiaj z prezesem wydawnictwa w Drodze, ojcem Tomaszem Grabowskim. I będziemy rozmawiać o ludziach Boga. Tak, i będziemy rozmawiać o ludziach Boga. Przepraszam w ogóle, że ja tak będę, pierwszy raz widzę trzy kamery naraz, więc będę bardzo może nieporadny w tym. Postaram się to jakoś w montażu zrobić. Dziękuję w ogóle za umożliwienie. Tutaj. Przyjemność po naszej stronie. Ojcze, przedstawię może cię pokrótce. Po prostu jeżeli coś powiem nie tak albo powiem za mało. To znaczy ojciec Tomek jest, tak jak powiedziałem, prezesem fundacji, wydawnictwa w Drodze. Przez wiele lat prezes i dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Kaznodzieja, wykładowca na wielu miejscach. W trakcie w ogóle, co jest chyba będzie ważne dla tej rozmowy, to w trakcie tej kadencji w ramach DOL-u powstały warsztaty muzyki niezwykłej, które dla mnie są szczególnie bliskie, więc na pewno też o to zapytamy. I nie wiem, może chciałbyś coś dodać jeszcze? O sobie? A, wyjdzie w praniu. Wiesz, ja, jeżeli chodzi o własny życiorys, to przywołuję czasem wypowiedź Grzegorza Przechowskiego, kochanego brata w Świętym Dominiku, który oddając jakąś pracę ze spóźnieniem powiedział: w trakcie wykonania tego zadania natrafiłem na wiele przeszkód, z których największą byłem ja sam. Więc w moim życiorysie też jest wiele przeszkód, z których największą jestem ja sam. Funkcje, niefunkcje, ciekawe rzeczy mogłem robić w życiu, to prawda, i za to jestem wdzięczny. Natomiast myślę, że kto będzie chciał, to sobie tam wygoogla, a kto nie będzie chciał, to nie będzie nudzony. Okej. Nie powiedziałem tego, że w ogóle, jeżeli ktoś jest też zgorszony tym, że ja mówię do Dominikanina nie ojciec, tylko mówię po imieniu, to zachęcam do obejrzenia odcinka Karetki w Drodze, w którym z jakichś powodów Tomasz uznał, że ja mam coś ciekawego do powiedzenia i tam jest wyjaśnienie na początku, dlaczego tak sobie mówimy, więc nie będziemy tego powielać. Natomiast widać też, jakby nie patrzeć, że jesteś Dominikaninem. I zanim przejdziemy do tych różnych naszych wątków rozmowy na temat jedności Kościoła i nie tylko, to jest od niedawna taki fakt, że jak w Google wpiszemy sobie Dominikanie, Dominikanin, to oprócz tych pierwszych stron informujących, jakichś definicyjnych, pojawia się sprawa niejakiego Pawła M. I jako że jesteśmy w Poznaniu, to też muszę cię o to zapytać, bo tu część tej strasznej historii miała miejsce. I może zadam takie ogólne pytanie w ogóle. Jakie miałeś na przykład przemyślenia? Co się w tobie działo, gdy dowiedziałeś się o tym wszystkim? Wiesz, to faktycznie jest sytuacja, która zdominowała ostatnie miesiące życia w zakonie, moje i wielu braci. Natomiast rozumiem, że my rozmawiamy jako osoby wierzące, dwóch wierzących mężczyzn, i rozumiem, że część audytorium to też są ludzie wierzący. Więc ja odpowiem na twoje pytanie w taki sposób, który może zabrzmi najpierw górnolotnie, ale wydaje mi się, że jest najwłaściwszą perspektywą w ogóle, żeby o tej sprawie myśleć, i też tłumaczy moje jej przeżywanie. Mianowicie to jest taka sytuacja, do której potrzeba proroków, żeby ją zinterpretowali. Dlaczego? Dlatego, że to jest w moim przekonaniu kara Boża. To jest po prostu kara Boża i postaram się tu argumentować. Bo też tak to przeżywam. Jeżeli pytasz mnie, co ja tam się we mnie budzi, burzy i jakie są moje odczucia, to właśnie one są takie, nie? Że staram się na tę sytuację spojrzeć z perspektywy tego, co robi z nami opatrzność. Kara Boża to jest taka sytuacja, która dotyka po pierwsze grzesznika konkretnego, ale też dotyka środowiska, które pozwoliło mu na to, żeby grzeszył, albo niewystarczająco przeciwdziałało temu grzechowi. To jest cały opis historii Izraela i kar, które prorocy zapowiadają i które koniec końców przychodzą. I to jest też sytuacja, która przywraca właściwy porządek rzeczom. I wszystko to jest dopustem Bożym. Nie? Bóg nie tyle generuje jakieś dodatkowe działanie, co po prostu odsłania zło i jego konsekwencje. O całej tej sytuacji jako Dominikanin wcześniej nie wiedziałem i wielu moich braci nie miało pojęcia na temat tego, jaka jest faktografia tego, co się działo, czy to zaczynało się dziać w Poznaniu, czy działo się we Wrocławiu.
I wiedzieliśmy o tym, że była jakaś skandaliczna sytuacja, która została rozwiązana, którą jakoś tam uporządkowano. Paweł był w karach konkretnych, też zajął takie miejsce schowany w zakonie jako taki bardziej pokutujący brat, nie, więc wydawało się, że wszystko jest załatwione. Natomiast kara Boża właśnie odsłoniła to, że nie, że tak nie jest. Znaczy, że to zło, które zostało popełnione przez konkretnego brata, nie zostało naprawione. Nie zostało też zadośćuczynione. Nie było zadośćuczynienia temu zła. Po drugie, że to jest, nie była tylko sytuacja dotykająca tego konkretnego zbrodniarza, tylko również działa się w konkretnej strukturze, która okazała się niewydolna. I to w różnych tam przekrojach, nie? Różnych perspektywach niewydolna, bo jakaś niewydolność dotyczy przełożonych bezpośrednich, czyli tam przeorów, prowincjałów, ale również cała nasza prowincja, jako ci, którzy taki, a nie inny model wzajemnego funkcjonowania przyjęli, okazało się, że ponosimy za to też odpowiedzialność. Nie? Każdy dominikanin, który w tych czasach żył i na przykład pozwalał sobie na to, żeby nie być zainteresowanym tym, co się dzieje u jego braci, albo żyć trochę bardziej z boku, tylko w jakichś swoich sprawach, nie? Albo nie żyć wystarczająco gorliwie i tworząc klimat takiej, byśmy powiedzieli, trochę no, jakiś taki laksystyczny, nie? Że tak nie przesadzajmy z tym, nie wiem, chodzeniem do chóru, czy z tym tam, nie wiem, gorliwym poszczeniem i głoszeniem dobrych kazań i studiowaniem, tym, do czego jesteśmy zobligowani przez konstytucję. Tylko jeżeli sobie odpuszczaliśmy, każdy na swój własny rachunek, to tworzyliśmy jakiś wspólny klimat dla całej prowincji, dla klasztoru, w którym mieszkał Paweł, dla klasztoru, w którym mieszkali inni. I to wszystko jest jakąś taką sumą, nie? Z tego wszystkiego tworzy się jakaś suma wypadkowa, która, no właśnie, którą ta kara Boża odsłania. Nie? I teraz Pan Bóg mówi dosyć. Znaczy, we mnie nie ma zgody na to, żebyście jako moi kaznodzieje dopuszczali do tego, że no właśnie dzieje się zło w życiu konkretnego brata, który krzywdzi konkretne osoby, że te struktury, w których żyjecie, na to nie reagują adekwatnie. To, czy one były adekwatne, te reakcje, czy nie, to można w raporcie sobie poczytać. No i wreszcie nie godzę się na to, żebyście żyli w taki sposób, który sprawia, że jesteście tylko kaznodziejami z nazwy, a nie z rdzenia. Nie? I to jest, jeżeli to jest kara Boża, no to po pierwsze odsłania grzech. I to grzech nie tylko poszczególnych osób, ale całej tej struktury. Po drugie, jeżeli to jest kara Boża, no to przywraca sprawiedliwość. I to jest cały ten wątek dotyczący osób skrzywdzonych, które wreszcie mają szansę bycia potraktowanymi jako osoby skrzywdzone, a nie jako współudziałowcy zła. I też w takim szerszym kontekście, myślę, że to jest taka kara Boża, która polega na tym, że jest taką szpilką przekuwającą balon, w który urósł wokół dominikanów. Wiesz, dominikanie to taka specjalna cząstka kościoła, która, wiesz, to są specjalni księża, tacy lepsi niż ci w czarnych sutannach i tacy bardziej do ludzi i potrafią mówić szczęść Boże, jak są niezapytani, nawet się uśmiechnąć do kogoś, nie są bucami. No i w ogóle mają wspaniałe kazania. I nagle się okazało, że tereferę, jesteśmy tacy sami. Znaczy, też mamy grzechy, też jesteśmy nieudolni, też nie potrafimy sobie poradzić z grzechem współbrata, nie potrafimy ochronić ludzi i dopuszczamy do takiej sytuacji, w której no, ktoś jest skrzywdzony. Nie, więc to jest strasznie ozdrowieńcza sytuacja koniec końców. Znaczy, że zło, które mogło sobie trwać jakoś niezauważone, jest nagle ujawnione. I ten balon dumy i pychy jest przebity. Musimy sobie, każdy z nas może sobie odpowiedzieć i sobie sam staram takiej odpowiedzi udzielić. Co sprawić, żeby moje życie było wiarygodne? To znaczy nie, żebym miał PR bycia wiarygodnym, tylko żeby moje życie jako dominikanina było prawdziwie życiem, do którego mnie Bóg wezwał. Ciekawie mówisz o tej współodpowiedzialności, bo wydaje mi się, że często przez niektóre środowiska, gdzie nie widzą tej współodpowiedzialności, jest to traktowane w ten oto sposób, że to nie my tam byliśmy, to nie ja i tak dalej. I pierwszy raz chyba słyszę coś takiego, na czym ta współodpowiedzialność może polegać. Natomiast na czym widzisz tą
współodpowiedzialność obecnego ludzi, po prostu, których nie było w tym miejscu, w tym czasie i tak dalej. Czy na przykład może w tym, w kontekście pytam też bardziej w sumie działań na przyszłość, nie? Co dalej, nie? Bo sytuacja się w jakiś sposób zakończyła, można powiedzieć w cudzysłowie, że się zakończyła raportem, ale właśnie, czy to jest koniec sprawy? Znaczy, jeżeli to będzie koniec sprawy, to dramat. Bo oczywiście można też powiedzieć, końcem sprawy powinno być zadośćuczynienie osobom skrzywdzonym. Ale to też, gdyby to był koniec sprawy, to też byłby dramat. Bo jeżeli, nie mylę się w tej interpretacji, że ta sytuacja pokazuje coś więcej niż tylko poszczególny przypadek przestępstwa, tam, czy przypadki przestępstwa, tylko mówi coś o kondycji Dominikanów, no to my mamy dużo do zrobienia. I ja bym się cieszył, gdyby wśród Dominikanów, trochę się to pojawia, ale gdyby była trochę intensywniejsza rozmowa na ten temat, co mamy do przepracowania, nie? Tak w takim ewangelicznym duchu. Na przykład gigantycznym tematem dla nas będzie przywrócenie zaufania do struktur. Całe moje życie polega na tym, że ja na początku decyzji bycia w zakonie składam ręce w geście wasala, w ręce mojego prowincjała i ślubuję na jego ręce posłuszeństwo. Oczywiście on jest przedstawicielem generała, w ogóle jest przedstawicielem no właśnie kościoła, czyli ciała Chrystusa, czyli Chrystusa samego. No ale ślubuję posłuszeństwo. I teraz to posłuszeństwo jest niemożliwe, jeśli mam uszkodzone takie fundamentalne zaufanie do tego, że to jest człowiek podobny mi, razem dążymy do Chrystusa. Jeżeli teraz ta sytuacja zaowocuje tym, a zaowocowała tym, że my tracimy zaufanie do struktur, to dla nas pierwszą, myślę, taką jedną z pierwszych rzeczy do zrobienia jest to, żeby zastanowić się, jak możemy te struktury oczyścić, przepracować, żebyśmy odzyskali zaufanie do zakonu, do władzy w zakonie. Bo bez tej takiej wertykalnej linii, no zakon się sypie, nie? To zaczyna być po prostu taka magma pojedynczych gości, tam indywidualistów, którzy mają coś do zrobienia. Druga rzecz to jest pytanie o to, czy my faktycznie nie osiedliśmy w takim wygodnym życiu księży, którzy są lubiani, których się zaprasza do rozmowy na YouTubie, którzy właśnie potrafią być dobrymi retorami, tam dobrze opowiadać o różnych sprawach, ale czy to się pokrywa realnie z tym, co się dzieje w naszym życiu duchowym, nie? I to każdy z nas indywidualnie musi sobie odpowiedzieć, ale gdyby nasza wspólnota była wspólnotą ludzi naprawdę związanych z Chrystusem, tak wiesz, na śmierć i życie i radykalnie jakoś podążających za Nim, no to grzechu byłoby znacznie mniej, nie? I może też byłaby szansa jednak zareagowania znacznie wcześniej, chociażby w tej kwestii. Natomiast to, że my w tym momencie szukamy winnych, znaczy niektórzy bracia szukają winnych, wskazują ich na Facebooku i mówią, to ten musi ustąpić, a tamten musi się ukorzyć, to myślę, że to jest zbyt płaskie, znaczy to jest za mało, znaczy bo co zrobiłeś wcześniej, żeby faktycznie być radykalnym, takim wyraźnym uczniem Jezusa i kimś, to po prostu oddał życie Jemu, nie? Czy zrobiłeś wystarczająco dużo? Bo jeśli tak, to okej, to cierpisz i przyjmujesz ofiarę za Kościół, bo cierpisz niesprawiedliwie. Ale jak to Kafka pisał, wiesz, nie ma ludzi niewinnych, nie? I myślę, że naprawdę tutaj ten klimat, który tworzymy, to jest klucz, nie? A ten klimat tworzymy przez to, jak sami prowadzimy swoje indywidualne życie. A co dalej w kontekście ofiar i pokrzywdzonych? To znaczy, czy są, bo ja szczerze mówiąc zatrzymałem się na jeszcze takiej niewiedzy, w sensie, że nie dlatego, że jeżeli może nie ma, dlatego ciebie pytam. Czy są jakieś postanowienia zakonu, co powinno się zrobić, czy rekompensować, czy jak reagować, jak zadośćuczynić właśnie to zło, które się stało? Nie jestem zaangażowany bezpośrednio w to, natomiast z takich informacji oficjalnych, które otrzymujemy od prowincjała, bo prowincjał pisze raporty do prowincji miesiąc po miesiącu na temat tego, czym się zajmuje i jak też ta sprawa jest rozwiązywana, to z tego, co wiem, w tym momencie jest podpisywana umowa negocjacyjna, to znaczy jak będą prowadzone negocjacje z osobami skrzywdzonymi, kto będzie je prezentował, kto będzie z naszej strony reprezentował prowincję do tego, żeby dojść do porozumienia, jaką formę odszkodowania, no jaka forma odszkodowania byłaby adekwatna z perspektywy osób skrzywdzonych, ale też z perspektywy Dominikanów i ich odpowiedzialności w takim no, prawnym wymiarze, nie? No bo to są negocjacje, które mają taki charakter z jednej strony
one są duszpasterskie, bo księża są w nie zaangażowani i jakoś tam mają być ewangeliczne, ale z drugiej strony też się dzieją w świetle prawa. No wobec tego też będą miały taki charakter, pewnie, tak się domyślam, no prawny, nie? Jasne, dobra. Piłka w grze. Rozumiem, więc będziemy śledzić. Zejdźmy trochę w ogóle, musiałem o to zapytać po prostu, mimo że ten cykl nie jest o tym, ale no aż myślę, że to był obowiązek po prostu zapytać o to, szczególnie tutaj w tym miejscu i jestem, że byłem zresztą ciekawy, jak to wygląda z twojej perspektywy. I przejdźmy trochę płynnie lub mniej płynnie do tego, czym jest ten cykl. Przypominam, że spotykam się tutaj z ludźmi z różnych no właśnie wrażliwości, charyzmatów Kościoła. Jesteś chyba pierwszym dominikaninem, z którym się spotykam. I dlatego chciałem zapytać ciebie indywidualnie, dlaczego wybrałeś tą drogę bycia dominikaninem? Albo czy wybrałeś, czy ktoś inny wybrał za ciebie? Znaczy, ja uważam, że jestem najnudniejszym tematem rozmów, które można ze mną przeprowadzać. Natomiast wiesz co, no w kilku odsłonach. Po pierwsze, jak byłem młodym, nastoletnim chłopakiem, to przeżywałem takie doświadczenie agnostycyzmu, bym powiedział. Znaczy zakładania, że Bóg może istnieje, ale jest bardzo odległy. Jest kimś, kto trochę przypomina, dzisiaj to mogę powiedzieć, pierwszego poruszyciela Arystotelesa, nie? Czyli takiego bardzo, bardzo, bardzo odległego, bardzo doskonałego ducha, który ma wpływ na świat, ale zasadniczo z tej odległej perspektywy to ja się nie liczę. Znaczy to on mnie na radarze nie ma. Nie? To raczej jakby się przyglądasz mrowisku. No widzisz, że mrówki chodzą, ale tam pojedynczej się jakby nie śledzisz. Natomiast pochodziłem z bardzo i pochodzę z bardzo religijnej rodziny, więc jako taki młody chłopak to miałem taki dylemat, nie, na ile moich rodziców martwić tym, że ja w Boga zasadniczo nie wierzę. Nie? I z jednej strony prezentowałem się jako ktoś zaangażowany tam jako ministrant czy lektor, i zaangażowany jakoś tam w te środowiska kościelne, ale wewnętrznie przeżywając taką no, dużą obojętność, nie? Co najwyżej taki intelektualny koncept, że idea Boga jest przydatna. Nie? Jest przydatna, bo normuje stosunki społeczne, narzuca jakieś prawo moralne i to w ogóle ma sens. I tak by pewnie było, gdyby nie, znaczy tak by pewnie się toczyło, gdyby nie to, że trafiłem na rekolekcje z ludźmi no, z odnowy charyzmatycznej, którzy mówili mi o Jezusie, którego znają. Nie? I tak właśnie mówili właśnie, że Jezus żyje i tak dalej. Strasznie mnie to wkurzało. Znaczy mówię, w ogóle, o co tu chodzi? Nie? Jakieś całkiem ładne dziewczyny, nie głupi faceci i oni jakoś tak po prostu są jakoś tacy zajawieni na tego Jezusa. Nie? I mnie to niepokoiło. Jeden z nich zadał mi pytanie, dlaczego ja wierzę w Boga. I ja oczywiście właśnie sprytnie, inteligentnie próbowałem odpowiedzieć na takiej zasadzie, wiesz, przywołując pięć dróg świętego Tomasza. Znaczy wtedy nie wiedziałem, że to jest pięć dróg świętego Tomasza, ale pięć takich argumentów za istnieniem Boga. Tam przywoływałem dwie tak naprawdę z przyczyny i z celu, tłumacząc mu, że no jak wszystko tam istnieje, ma swój sens i tak dalej, to ma swoją przyczynę, więc musi być jakaś przyczyna ostateczna. On na to, a dlaczego ty wierzysz w Boga? Więc ja wtedy właśnie, no ale to istnieje po coś tam, i tam ten argument celowy. I mówię, no to właśnie tym ostatecznym celem musi być Bóg. A dlaczego ty wierzysz w Boga? Wiesz, był taki nieznośny w tym. Pamiętam mu to do dziś. I wtedy sobie właśnie uświadomiłem, że tak naprawdę osobiście nie wierzę. Mam światopogląd, który jest właśnie wyniesiony z domu, pewne przekonania na temat świata, ale nie wierzę. I na jednego dnia na tych rekolekcjach zacząłem się modlić do Jezusa pierwszy raz tak bardzo osobiście, że powiedziałem mu, jeżeli istniejesz, jeżeli jesteś taki, jak oni mówią, właśnie żywy, to mnie przekonaj do tego, bo ja nie jestem w stanie w ciebie uwierzyć. No i on mnie przekonał, że od razu wysłuchał tej modlitwy w taki sposób, że tego się nie spodziewałem i o tym zasadniczo nie opowiadam. To jest jakieś tam doświadczenie moje własne, wewnętrzne. Ale to było takie doświadczenie, które wywróciło mi świat do góry nogami. Znaczy wtedy uznałem, że no nie, jak wiesz, jak się spotyka zmartwychwstałego, to bez sensu żyć tak dalej, jak się żyło wcześniej. Nie? To zresztą potem też sobie uświadomiłem, że to jest przykład świętego Tomasza Apostoła, nie? Który mówi, nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, ale jak zobaczył, to skończył życie w Indiach. Nie? Bo go to doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałem wykatapultowało tam. No bo wiesz, nagle przychodzi ktoś, kto był w grobie. Ja mówię, no to nie, znaczy, no to sorry. I to mnie, wiesz, skłoniło do tego, żeby po prostu oddać życie Jezusowi.
zaangażować się w ruch charyzmatyczny, tam we wspólnoty, być liderem jakiejś wspólnoty, coś tam, a jednocześnie przygotowywać się do wstąpienia do seminarium. Ale jak poznałem bliżej księży diecezjalnych i ich formy życia, to powiedziałem, że jestem za słaby na to, żeby żyć w takiej strukturze. Znaczy, pamiętam takie spotkanie z grupką przyjaciół, byliśmy u księdza, coś tam przygotowywaliśmy, jakiś tam event czy coś, i wychodząc, wiesz, wieczorem od niego z mieszkania, on stał tak w drzwiach sam, nie? Nas żegnał. Ja tak mówię, ja tak nie dam rady. Nie? Mieszkać w jakimś bloku, samotnie, nie? Że to po prostu jest ponad moje siły. Nie? Dlatego zacząłem szukać zakonu. I jak tę historię opowiadałem Maciejowi Ziębie, który był prowincjałem, został prowincjałem, jak byłem w nowicjacie, to on mówił, a ty wybierałeś klinikę czy zakon? Bo ja wziąłem encyklopedię katolicką i mówię, są trzy zakony, które mnie interesują, nie? Benedyktyni, więc poczytałem sobie o benedyktynach, jezuici i dominikanie, ale jezuici byli na J, a D było wcześniej, więc mówię, no to dominikanie już wystarczy, dalej nie czytam. Co oczywiście właśnie było taką intelektualną grą trochę, nie? Znaczy liczeniem właśnie, jakie mam talenty, co chciałbym w życiu robić. Mówię, no to jest ten zakon, nie? Oczywiście dominikanów trochę znałem, tam czy Jana Kłoczowskiego, czy Macieja Ziębę, czy Marcina Babraja. Też mój ojciec spisywał do miesięcznika w drodze, więc tam jakieś kontakty były, ale w Toruniu, z którego pochodzę, dominikanów nie było. Więc pojechałem się im przyjrzeć i mówię, okej, okay, to jest to, nie? Okej. Okay. Zaskoczyłeś mnie, szczerze mówiąc, nie grzebałem, chyba aż tak bardzo nie przygotowałem się do tego wywiadu, że wywodzisz się, czy tam byłeś związany z ruchem charyzmatycznym, bo jednocześnie wiem, że jesteś pasjonatem liturgii i nie wiem, czy wiesz, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że w części Kościoła, elektoratu Kościoła, te dwa zjawiska, czyli ruch charyzmatyczny od nowa i przywiązanie do liturgii, to jest oksymoron. W sensie, że myśli się, że ci, którzy są związani z charyzmatykami, mają tak zwany luz liturgiczny, że robią takie, wiesz, msze niespodzianki. I jak to w ogóle godzisz? I w ogóle jak odnosisz się do tego stereotypu? Czy to jest prawdziwy, czy nie? Znaczy, on jest prawdziwy, niestety, dlatego, że po pierwsze źle rozumiemy charyzmaty, a po drugie dlatego, że źle rozumiemy liturgię. Dlaczego źle rozumiemy charyzmaty? Bo myślimy, że duchowość charyzmatyczna jest zarezerwowana dla właśnie odnowy charyzmatycznej. Nie? Tego, czego się dowiedziałem i czego doświadczyłem w odnowie charyzmatycznej, to jest doświadczenie działania żywego Boga, przeżycia wiary jako realnej więzi z Nim i realnego posłuszeństwa, i tego, że Pan Bóg chce być w moim życiu, nie? Że On chce zamieszkać we mnie, w tym, co stanowi moje życie. I to powinno być doświadczenie fundamentalne, doświadczenie chrześcijańskie, nie? Które polega na tym, że przyjmuję Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Czyli tego, któremu jestem posłuszny, który w moim życiu odgrywa pierwszoplanową rolę i który chce po prostu we mnie zamieszkać. Nie? Kropka. A wtedy, jeżeli oddaję mu pole, no to on działa. I to jest działanie charyzmatyczne. I czy to będą spektakularne uzdrowienia, czy to będzie dar przebaczenia, który się dokona gdzieś, wiesz, w ukryciu, to nie ma dużego znaczenia, nie? To jest Bóg działający, ten, który jest żywy. I faktycznie ma wpływ na nasze życie. Natomiast doskonale pamiętam to, że jak byliśmy we wspólnotach, no to msza święta była, należało ją przetrwać, bo była nadzieja, że potem będzie wielbienie i wtedy zaczną się dziać te rzeczy właściwe, te ważne, nie? Te takie prawdziwe. Wiedzieliście, że jesteście na mszy od początku, tak? Wiedzieliśmy, tak, wiedzieliśmy, że jesteśmy od początku na mszy świętej. Właśnie czekaliśmy, aż się skończy, nie? Tak, no, pobożnie czekaliśmy, nie? Ale bez jakiegoś szczególnego przekonania, że tutaj coś nas spotka. Jak trafiłem do zakonu, to pierwszy raz tutaj w Poznaniu doświadczyłem tytułu paschalnego, które było mocniejsze od wszelkich spotkań modlitewnych, jakich byłem wcześniej. Znaczy, to było coś, co mnie po prostu powaliło na kolana. Znaczy, że celebracja liturgiczna może być pełna ducha. I potem spotkałem Joachima Badeniego, takiego ojca, którego lubię wspominać, już świętej pamięci, człowieka, który umarł w opinii świętości, chociaż jego życie miało epizody dalekie od świętości. I on kiedyś powiedział, duch z odnowy przeszedł do liturgii. I mi to się bardzo spodobało, znaczy, że liturgię można przeżyć właśnie tak, jak ona jest skomponowana, to znaczy to jest działanie Chrystusa, który nas do siebie przyłącza. I to Chrystus działa podczas liturgii, czyli to, o co chodzi w ruchu charyzmatycznym, nie? Dopuszczam Jezusa do mojego życia, żeby On w nim działał. To właśnie się dzieje w liturgii, nie? W liturgii mnie przyłącza do swojego działania.
I potem na różnych tam etapach życia po prostu przyglądałem się liturgii nie tylko u katolików. Takim dosyć ważnym dla mnie, wiesz, doświadczeniem było spotkanie z mnichami greckimi i życie u nich przez kilka tygodni i zobaczenie liturgii greckiej, nie? Znaczy, no to jest totalny, tak mówiąc nieelegancko, odjazd charyzmatyczny, nie? To, co tam się dzieje. Znaczy, to są naprawdę wydarzenia absolutnie przeniknięte Duchem Bożym, nie? Chociaż są według rytuału sprawowane. Ale mogę się rozgadać w tej kwestii? Proszę, jasne. Czy wiesz, nie, żebym patrzę na zegarek, nie, no spoko. Najwyżej nie będziemy rozmawiać o jedności, tylko o liturgii. Bo ja pamiętam takie jedno doświadczenie, co najbardziej mnie chyba poruszyło na to się, jak w środku nocy podczas nabożeństwa jakiś kantor zaczął śpiewać hymn do Maryi. I ja pamiętam, że to po prostu było takie doświadczenie, że mówię, już nic więcej się nie da to śpiewać. Znaczy, ten facet zrobił wszystko, nie? To zrobił tak to fenomenalnie, ale nie dlatego, że tylko fenomenalnie technicznie, nie? Ale to po prostu człowiek właśnie otworzył serce, wylał swojego ducha i to było po prostu par excellence modlitwa, którą miał zapisaną w nutach. Tylko tak to zaśpiewał i tak wypełnił te nuty, że jednocześnie to były nuty, które dla niego były tylko taką kanwą, na której on namalował obraz. Ja mówię, tej, to musimy skończyć to nabożeństwo, bo już się nic więcej nie wydarzy, nie? Znaczy, to już bez sensu. I wtedy, rozumiesz, chór zaczyna śpiewać glosolalię tak naprawdę, a bardziej libilację, czyli kratymę po grecku, trzy sylaby, teri rem. Nie? Co znaczy tyle co po polsku, znaczy teri rem. I oni śpiewają na liturgii teri rem, wiesz, i śpiewają teri rem. I tak na 4 minuty śpiewają teri rem. Ja mówię, ale po co oni to robią, nie? Znaczy, bo słowa już straciły znaczenie. Oni właśnie śpiewają glosolalię tak naprawdę i jednocześnie resetują system, znaczy, żebyśmy mogli zacząć od nowa. I to było doświadczenie takie, które właśnie mi się wiąże z doświadczeniami dobrych modlitw we wspólnotach charyzmatycznych, gdzie po prostu wiem, że Pan właśnie dał nam doświadczyć swojej obecności. I dlatego mi to się łączy jedno z drugim. Bracia mówią, że ja zagryzam śledzia bezami, nie? Znaczy, że właśnie z jednej strony tych charyzmatyków, a z drugiej strony tych tam tradycjonalistów szanuję i tak dalej. Ja zawsze wolę powiedzieć, że to nie jest brak smaku, tylko ekumeniczność serca. Znaczy, że jednak faktycznie wiem, że jeżeli gdzieś jest prawdziwa wiara i prawdziwe doświadczenie Boga żywego, to bez względu na to, jak ono jest opakowane, czy mszą na stadionie, czy właśnie tradycyjną mszą z kadzidłami i kapami, to ja wiem po sobie, że to, o co tam chodzi, to chodzi o to, żeby Chrystus działał. A ja bym do niego dołączony. Chciałem cię o to zapytać, bo tak już 2 razy pokpiwałem i to może brzydko wygląda na temat tej mszy niespodzianki w konkrecie. Nie, dobrze, ja też w ogóle... Dobra, nie ważne, co ja tam uważam na ten temat. Czyli, bo tak pod koniec powiedziałeś, czy twoją odpowiedzią na ten spór na temat rytów, czy taki jest dobry, czy taki jest lepszy, czy tak powinno być, czy nie, to jest ta z ostatniego zdania, czy jeszcze byś coś dodał? Myślę, że byś coś dodał i pewnie dużo. Wiesz, to znaczy spór między rytami, czy spór wokół tego, co zrobił, nazwijmy to wprost, wypowiedzmy to czcigodne nazwisko, ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, podczas ta impreza się nazywała coś... Arena Młodych. Arena Młodych. Te spory to nie jest moja wojna, jak mówił John Rambo. To nie jest moja wojna. Bo to trzeba zobaczyć w dwóch kontekstach. Po pierwsze, źle się dzieje, że akurat to wydarzenie na arenie młodych stało się wydarzeniem medialnym, bo myślę, że czymś innym było przeżywane od środka, a czymś innym jest widziane z zewnątrz. I teraz oczywiście, że tam par excellence zostały przekroczone różne przepisy, takie w ogóle też może nawet można powiedzieć poczucie smaku i tak dalej. Ale to jest widziane tylko z zewnątrz. Nie? Natomiast ja bym chętnie zapytał tych uczestników, czy ich to zbulwersowało, czy wydało im się naturalne. Nie? Biskup Ryś to nie jest ktoś, kto jest totalnym oszołomem, albo nawet bym powiedział, nie jest oszołomem. I teraz, jeżeli on ma jakiś taki moment, wiesz, inspiracji, coś, może się pomylił. Natomiast naprawdę jest istotne wzięcie pod uwagę tego, czy tam się nie dokonało coś, co było z innego źródła niż tylko z naszego przywiązania czy nieprzywiązania do przepisów. Podobnie, jeżeli chodzi o tą walkę między rytami, to w ogóle jest bezsensownie ustawiony spór. Nie, to Benedykt XVI świetnie napisał w liście do biskupów, promulgując motu proprio summorum pontificum, 2007 rok. Mówi, to co kiedyś było święte, świętym pozostaje i wielkim również dla nas.
Jest niemożliwe zerwanie. Jak analizuję sobie ryt XIII-wieczny Dominikanów, to widzę świętość tego rytu. Żałuję, że nie biorę w nim udziału, ale jednocześnie, kiedy analizuję mszę Pawła VI, widzę świętość tego rytu. I cieszę się, że mogę wziąć w jej udział. Nie? Natomiast mówić, msza Pawła VI jest lepsza, gorsza od poprzedniczki, czy tam, nie wiem, czegokolwiek innego. Słyszałem, że jest bardziej męska też. No, whatever, wiesz. To dla mnie to w ogóle nie są kategorie, które warto tutaj przyrównywać, czy przywoływać. Nie? To jest jedna z form wyrażenia przez Kościół działania Chrystusa. Nie? I tylko pytanie o to, czy ja potrafię w niej tak uczestniczyć, żeby do działania Chrystusa się przyłączyć. Jak potrafię, biorę to. Dlatego mogę się modlić, wiesz, z benedyktynami w Fongombo, którzy odprawiają starą liturgię i spędziłem z nimi kilka tygodni, licząc je w chórze, bo nie wierzyłem im, że oni wszyscy biorą udział w modlitwach, wiesz, 7 razy w ciągu dnia, śpiewając po łacinie i odprawiając jeszcze mszę świętą w starym rycie, a potem prywatne przy te ciche msze przy filarach, więc spędzają na modlitwie liturgicznej tam blisko 6 godzin dziennie. Startując o 4:50 w święto, nie? Bo jak nie jest święto, to trochę później. Więc mówię sobie, mogę z nimi się modlić, nie? Bo to jest święte i wielkie i mogę się modlić z neokatechumenatem. Oczywiście jest taka cienka granica, na którą mam baczenie, czy faktycznie Chrystus tu jest najważniejszy i czy okazuje się Jemu cześć, czy ważniejsze jest moje doświadczenie, poczucie, tam nie wiem, coś. Jeżeli ja jestem ważniejszy, to wiem, że dzieje się coś złego. Natomiast jeżeli Chrystus jest tutaj pierwszy, okej. I to jest trochę tak, jak mówi Paweł Milcarek, wiesz, posługując się metaforą ojczyzn, nie? Że liturgia jest ojczyzną. I jeżeli w czymś wzrastam, w czymś odkrywam swoją tożsamość, no to jest bardziej moje, w tym takim sensie przeżywania pewnej estetyki, emocjonalności i tak dalej. Ale moja ojczyzna nie jest lepsza od ojczyzny Czecha, tam czy, nie wiem, brata tradycjonalisty, bo ja nie jestem nacjonalistą, tylko patriotą. Nie? Czyli jakby kocham moją ojczyznę, ale to nie znaczy, że rzucam granaty za granicę. Kurczę, chętnie bym z tobą nagrał rozmowę na temat liturgii, albo bardziej wysłuchał, co masz do powiedzenia na ten temat. Może będzie okazja, jak przyjadę następnym razem do Poznania. Zobacz. Albo jak przyjedziesz do Krakowa. W sumie chyba masz być niedługo, ale no nie mogę być tak blisko dwie rozmowy z tym samym człowiekiem. Więc jak będzie kolejna afera na przykład, to się odezwę, dobra? Możesz czekać na aferę, no dobra. Okej, na pewno jakaś będzie. Internet lubi takie. Więc troszkę tam gdzieś wybrzmiewały jakieś nuty pewnego rozczarowania, albo ja sobie je dopisałem i te nuty. I chciałbym przejść do, zmierzając powoli do tej jedności Kościoła, gdzie widzisz najpierw w tym Kościele rzeczy, które ci niepokoją. Trochę też od tego zaczęliśmy pewnie, ale może masz zupełnie inne przemyślenia. Dałem ci trochę do zastanowienia przed, więc jakbyś odpowiedział na to pytanie? Znaczy, oczywiście, że najbardziej niepokoi mnie grzech, nie? I wiem, że bardziej powinien mnie niepokoić mój własny niż cudzy. Często sobie przywołuję w pamięci takie zdanie jednego z ojców pustyni, który mówi, niech ciebie nie gorszy grzech cudzy bardziej niż twój. Więc jakby to jest taki temat oczywisty. Znaczy, jeżeli gdzieś jest grzech, to tam po prostu potrzeba ognia, nie? I tyle. Natomiast to, co mnie niepokoi, bym powiedział, z takiej perspektywy trochę z lotu ptaka, pewnych postaw, które w Kościele obserwuję. To jest przede wszystkim taki zwrot antropocentryczny, mówiąc uczenie. Nie? Że my stawiamy samych siebie w centrum. To na liturgii świetnie widać. To jest w ogóle, liturgia jest takim papierkiem lakmusowym. Jak ona jest przeżywana, jakie formy są wybierane, to wtedy widać, jakie jest myślenie wspólnoty. Mianowicie, jeżeli najważniejsze jest to, co my mamy do wniesienia na liturgię, to prawdopodobnie jest tak, że ja jestem najważniejszy, nie? Że człowiek jest najważniejszy. Przykład jakiegoś takiej rzeczy? Bardzo proszę. Smutny organista, którego właśnie rzuciła dziewczyna i który będzie teraz wybierał same smutne piosenki, mimo iż antyfona na wejście mówi, radujcie się bracia w Panu, radujcie się. Nie? Znaczy narzuca swój sposób przeżywania życia na liturgię, a nie czerpie z liturgii tego, czego ma się nauczyć. To jest banalny przykład. Takie bardziej mocne, posłuchaj modlitwy powszechnej.
Nie, najbardziej mnie bawią takie modlitwy powszechne, w których ktoś najpierw, nie wiem, jest na przykład ślub dwujęzyczny, najpierw jest modlitwa powszechna po polsku, potem po angielsku. Zawsze pytam, czy Pan Bóg nie zrozumiał tego z tych języków, nie? Jeżeli trzeba tłumaczyć tę modlitwę powszechną. Pan Bóg mówi po polsku, wiadomo. Pan Bóg, wiadomo, mówi po polsku, trzeba mu przyłożyć, jak mówiliśmy jego po angielsku. Czyli do kogo mówiliśmy? No, mówiliśmy do tych ludzi, którzy siedzą w ławkach. Nie? I to bardzo widać w sposobie celebracji, nie? Czy najważniejsze jest to, że jak zaprezentuje to, co się dzieje ludziom, czy raczej stoję przed Panem Bogiem i najważniejsze jest to, co mówię do Niego. To wiesz, to w takich banalnych rzeczach jak użycie mikrofonu to widać. Nie? Czy naprawdę Pan Bóg nie dosłyszy? Nie? I że muszę przez mikrofon wzmocnić modlitwę, którą cenniczo kapłan zanosi szeptem albo półgłosem, albo tam właśnie podczas trwania pieśni. Nie? To jak mówię, tutaj nie chodzi o to, żeby to tak siekierą ciąć, ale zwracać uwagę na to, czy ja aby nie stoję w centrum. To, że często wspólnota stoi w centrum, to jest aż nadto widoczne. Jeżeli my jesteśmy w centrum Kościoła i my stanowimy ten taki właśnie języczek uwagi, no to naturalnie Pan Jezus schodzi na dalszy plan. Nie? A to jest Jego ciało, On jest głową. A jeżeli On jest głową, to chodzi o to, żebyśmy my Jego intencje, Jego słowo, Jego działanie wprowadzali w świat właśnie przez widzialne ciało, a nie odwrotnie, nie? Żebyśmy zmuszali głowę, żeby szła za nogami, które będą rządzić. Nie? To jest, wiesz, ogon merdający psem. Jeżeli my faktycznie jesteśmy w centrum, to merdamy psem jak jego ogon, a nie odwrotnie. Tylko robimy to w Kościele. I z tego się bierze masa różnych rzeczy. Nie? Sprowadzanie Pana Boga na przykład do roli tylko i wyłącznie uzdrowiciela. Nie? To świetnie o tym Cassian Folsom pisze, taki benedyktyn z Nursi, gdzie właśnie mówi o takiej deistycznej takiej terapii, nie? Że używamy Pana Boga jako kogoś, kto ma po prostu być takim pocieszeniem, uspokojeniem, gwarantem bezpieczeństwa, gwarantem pomyślności. Jakby sprowadzamy go do roli kogoś, kogo potrzebujemy. Nie, on przestaje w ogóle odgrywać pierwsze skrzypce. Nie? To nie jest tak, że to jest Bóg, który mnie wzywa do tego, żebym wyszedł ze swojego domu niewoli, tylko ja mu mówię, zamieszkaj ze mną w domu niewoli, żebym ja miał ogórki i cebulę. Nie? To, wiesz, to i wydaje mi się, że to się bierze z tego, że my odgrywamy za dużą rolę, że bardzo skupiliśmy się na sobie. I to jest to, co mnie najbardziej niepokoi w Kościele. Ciekawe. Natomiast jak mówiłeś o tej modlitwie powszechnej, przypomniało mi się, że kiedyś moja znajoma opowiadała, że w jakimś dniu papieskim ksiądz zaproponował, że zamiast modlitwy powszechnej, żebyśmy odśpiewali barkę. Co myślisz o takim pomyśle? Wolę się nad tym nie zastanawiać. Znaczy, mój czas jest zbyt cenny. Więc to okay. Honoru. Znaczy, wiesz, to takich rzeczy możemy przywoływać wiele. Znaczy, dużo bardziej mnie niepokoi taki pomysł na przykład, że w ramach aktu pokuty przywiążmy wypisane na korach W ramach aktu pokuty przywiążmy nasze grzechy wypisane na kartkach do baloników wypełnionych helem i puśćmy je w niebo. Nie słyszałem czegoś takiego. Austria. Słuchaj, jaka to jest teologia? Nie, że Chrystus mnie obmywa z grzechu, który ja przyjmuję jako mój i biorę za niego odpowiedzialność. Moje baloniki. Tylko wypuszczam go w wyższe sfery atmosfery. Nie? Czyli pozbywam się ciężaru. Kto tu jest w centrum? Nie Jezus, który przelał krew za mnie, tylko ja i moje poczucie. I takich rzeczy naprawdę są dziesiątki. Ale twierdzisz jednocześnie, że... Bo myślę, że może być to, co mówisz, takim asumptem do wzmocnienia argumentu, że właśnie ta nowa liturgia stwarza takie niebezpieczeństwo i tak dalej. W sensie, że... Czy to nie nowa liturgia. Mhm. To jest nieprzestrzeganie nowej liturgii. A czy stara liturgia nie gwarantuje tego, że właśnie nie będzie tego typu nadużyć? Stara liturgia gwarantuje innego typu nadużycia. Gdzie rytualizm stanie się ważniejszy i gdzie potraktujemy mszę wyłącznie jako pewnego rodzaju grę, którą mamy odtworzyć. Gdzie się ustawimy w takiej perspektywie niby z pobożności, niby z pokory, w odległości od Boga, wobec którego sprawujemy pewien dramat. Nie? Sprawujemy pewnego rodzaju grę, albo nie chciałbym powiedzieć przedstawienie. O tym święty Tomasz pisze w Sumie Teologicznej. Nie? Mówi, że istnieje taka możliwość. Istniałaby, gdybyśmy nie przyjmowali owoców męki pańskiej podczas mszy. Ale spokojnie wyobrażam sobie, że można nie przyjmować owoców męki pańskiej podczas mszy świętej. Nie dlatego, że on nam ich nie daje, tylko dlatego, że mamy taki mindset, który ich nie dopuszcza.
A masz jeszcze jakieś inne rzeczy, które ci niepokoją w Kościele, oprócz tego? Dalej za tym, wiesz, antropocentryzmem i takim użyciem Boga do moich celów idzie całe myślenie o Kościele i o tym, jaką mamy rolę w świecie. Wtedy ten mój pomysł na Kościół, na to, czego ja potrzebuję od Kościoła, staje się ważniejszy niż to, co Kościół ma mi do dania. Przestaje być ważne to, co Chesterton nazwał demokracją umarłych, czyli tradycja. Nie, że ja już nie słucham poprzednich pokoleń i świętych w tych pokoleniach i nie przyjmuję depozytu wiary, tylko konstruuję depozyt wiary, znaczy już nie wiary i nie depozyt, ale konstruuję swoje przekonania na swoje własne potrzeby. Nie, to wiesz, jeżeli zamienimy tę podstawową rzecz, miejsce Pana Jezusa z nami, z naszym miejscem, nie, zamienimy się miejscami, to wtedy wszystko się sypie. Znaczy naprawdę nie ma czego zbierać. I my będziemy uzasadniać nasze zaangażowanie w Kościół humanizmem, nie, podlanym takim sosem ewangelicznym, jakieś przypowieści będziemy cytować i tam będziemy opowiadać, że w ogóle Pan Jezus zostawił nam przykazanie miłości, że mamy się wzajemnie miłować i tak dalej. Ale to w ogóle nie On będzie tym, który nadaje treść tym przykazaniom, nie? Tylko my będziemy im dopowiadać sobie to, co chcemy tam usłyszeć. I sprowadzimy Kościół, to zresztą się w wielu miejscach już wydarzyło, do pewnej organizacji pozarządowej, która ma właśnie być charytatywna, wspierać ekologię i rozsądny tryb życia. A Pan Jezus ma być takim patronem, nie? To jest organizacja charytatywna imienia Jezusa Chrystusa, nie? A nie ciało Jezusa Chrystusa, przez które On chce działać w świecie. A widzisz w tym, no jakby nie wiem, czy zagrożeniu, czy w tym, co cię niepokoi, odpowiedzialnych bardziej po stronie duchownych, czy świeckich? Czy w ogóle to się jakoś rozkłada po obu stronach? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym, ale bym powiedział tak, że wszystko, co dzieje się w Kościele, zawsze ma dwie strony medalu. Znaczy, my zanadto rozróżniamy. To Eliade świetnie napisał, nie pamiętam tylko w czym, ale w jednym ze swoich poematów napisał właśnie, że jednym z kłopotów ludzi jest to, że zbyt wiele rozróżniają. I my za bardzo rozróżniamy na świeckich i duchownych. Znaczy w drodze do Jezusa i w takim drodze wiary my naprawdę jesteśmy jednym ciałem. I to, że ja mam habit i to, że mam święcenia, to nie znaczy, że ja jestem bardziej zaszczytną częścią tego ciała. Nie? Jedyną zaszczytną częścią tego ciała jest Chrystus. I On jest głową. Nie? I teraz, czy ja będę, wiesz, naskórkiem, czy będę tam, nie wiem, łokciem, czy palcem, pal 6, nie? Służę Chrystusowi, który jest głową. Natomiast jeżeli tak będziemy rozdzielać, wiesz, teraz, no, tam właśnie przerzucać się winą, niczego nie uzyskamy. Jeżeli świeccy nie wzięli odpowiedzialności za Kościół, to pozwolili na to, żeby duchowni odgrywali zbyt dużą rolę. Jeśli duchowni robili coś złego, tak, to też modyfikowali myślenie świeckich, nie? Jeżeli chodzi o głoszenie, czy niedopuszczanie ich do roboty. Ale to jest nasze wspólne ciało, nie? A nie tak, że mamy duchownych, którzy mają większą taką odpowiedzialność, a my to jako świeccy możemy się zwolnić z tego. Nie? No a żeby tak nie zatrzymać się na poziomie negatywnych diagnoz, to jak to wspólne ciało można, w sensie jak to wspólne ciało może zadziałać, żeby przeciwważyć ten trend, o którym mówisz? W sensie jak odwrócić ten w konkrecie? Świetnie to wypowiedziałeś w rozmowie, którą mieliśmy okazję przeprowadzić w Karetce w Troce. Nie? To nie będę zdradzał wszystkiego, ale zasadniczo chodzi o nawrócenie. Znaczy, jeżeli przyjmuję Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, czyli tego, który rządzi moim życiem i któremu ja służę, to w takim razie przyjmuję Jego Słowo. Jak przyjmuję Jego Słowo, to słyszę chociażby 13 rozdział Ewangelii Świętego Jana i to, wiesz, ostatnio mi to przeniknęło jakoś do żywego. To przykazanie, kiedy On mówi, nowe przykazanie wam zostawiam, żebyście się wzajemnie kochali, tak jak ja was pokochałem. Wiesz, i On nie zostawił mi przykazania, kochaj mnie najbardziej na świecie, tylko zostawił mi nowe przykazanie, które mówi, tak się wzajemnie kochajcie, jak ja was pokochałem. Ja jeżeli przyjmuję to słowo, no to znaczy, że po pierwsze muszę doświadczać Jego miłości i wiedzieć, co znaczy, że Jezus mnie ukochał i wiesz, nie tylko przyjąć jakiś zestaw postaw, przepisów, nie wiem, norm, tylko mam przyjąć miłość Chrystusa, nie? Do tego, żeby potem okazywać sobie wzajemnie taką miłość. Nie? Mnie to słowo tak ostatnio, jak czytaliśmy w grupie duszpasterskiej, wiesz, siekło, że po prostu powiedziałem, nie, ja w ogóle to rzucam to, tę robotę, nie? Znaczy, to jest niewykonalne w ogóle czego ode mnie Chrystus się, wiesz, oczekujesz, nie? Przecież no jak, nie? Oczywiście mnie to naprawdę tak, wiesz, ruszyło taki, jak u Hebrajczyków jest napisane, że słowo jest ostrzejsze niż miecz obosieczny, nie? I jest w stanie osądzić zamysły serca, no właśnie wtedy jestem osądzony przez to słowo, nie? Że, znaczy, no nie, no możesz różne rzeczy wiedzieć, nie? Ale
sorry, nie? Takie wam zostawiłem przykazanie i co ty z nim zrobiłeś? Więc wiesz, myślę, że po prostu to zaczyna się od nawrócenia. Nie? Zaczyna się od nawrócenia. I to brzmi tak, wiesz, tak, o, ja nic ciekawego nie powiedział, nie? No ale no, dokładnie o to chodzi. Znaczy, ludzie, jak chcecie zostać tam, gdzie jesteście, to będziecie tam, gdzie jesteście. Jeżeli chcecie pójść naprzód, to się najpierw zwróćcie do Chrystusa, nie? I go przyjmijcie jako Pana i Zbawiciela. A na nawrócenie się czeka, czy się do niego zmierza bardziej? Znaczy, w nauczaniu Kościoła katolickiego jest taki piękny fragment tego nauczania o tak zwanych przyczynach wtórych. To można sobie w katechizmie znaleźć. Nazwa jest nie bardzo trafiona, w sensie taka nieoczywista, ale chodzi o to, że Bóg jest przyczyną wszelkiego dobra w świecie, ale również człowiek jest przyczyną dobra w świecie. Tylko że w każdym dobrym działaniu człowieka jest zapisane działanie Boga. W dobrym działaniu człowieka. Nie? Więc mogę powiedzieć o czymś, to jest moje działanie, a jednocześnie mogę powiedzieć, co Bóg zrobił, jeżeli to jest coś dobrego. To najlepiej widać przy spłodzeniu dziecka. Nie? Mogę powiedzieć, to jest mój syn, a jednocześnie mogę powiedzieć, Bóg mi go dał. Nie? I oba zdania są prawdziwe. Mogę powiedzieć o swoim życiu, to jest moje życie, a jednocześnie to jest życie, które Bóg mi dał. I tak samo jest z nawróceniem. To jest moje działanie, które Bóg mi dał. I to ma szereg innych zastosowań, bo faktycznie, żeby się nawrócić, to po prostu trzeba wyrazić tę prośbę do Chrystusa, nie? No ty mnie nawróć i przyjąć to, co On mi odpowie, nie? Bo to jest cała trudność. Znaczy my często zanosimy prośby do Chrystusa, ale nie czekamy, aż odpowie. Nie? A właśnie trzeba dać Mu ten moment na odpowiedź, nie? Znaczy jeżeli się zgadza na to, że Ty możesz działać w moim życiu, no to ja detronizuję samego siebie, nie? I mówię, to działaj. Znaczy to zgadzam się na to, co przyniesiesz. I to takie oczekiwanie tego, że on odpowie, to myślę, że jest wiara. Natomiast to ma też przełożenie na coś innego, na to na przykład, że konkretne dobro jest do zrobienia w świecie. Jak go nie podejmę, to nikt innego nie zrobi, bo Bóg chce, żeby to dobro pojawiło się w świecie przeze mnie. On to dobro zaplanował, on je da, ale jak ja tego nie podejmę, to tego nie będzie. Przyczyny wtóre działają z przyczyną pierwszą. Nawiązując do tematu tej rozmowy, Jezus też wezwał nas do jedności. Jak rozumiesz tą jedność w tym wezwaniu Jezusa? No bo bez sensu inaczej inną jedność interpretować. Wiesz, to mi tak uzmysłowił gospodarz na Atosie, ojciec Kridon Mikragianitis, który niestety jest w świętej pamięci, a może i na szczęście, nie wiem. W każdym razie jest w świętej pamięci. A mogę jeszcze w trend, przepraszam, bo bardzo mnie ciekawi, już dwóch dominikaninów pytałem, dlaczego się mówi świętej pamięci i wobec kogo? Czy wobec tych, którzy zmarli w opinii świętości, czy wobec tych, którzy są, bo to nie jest jednocześnie kanonizacja, nie? Że to nie mówimy, że... Słuchaj, nie wiem. No właśnie. Rozmówię, nie wiem, zapytaj polonista. To jest, myślisz, kwestia dla polonisty bardziej? No, jest jakiś uzus językowy, nie? Tak? Dlatego tak używam. Świętej pamięci, czyli takiej pamięci, którą czczę. Tak rozumiem, nie? Czczę pamięć. Świętej pamięci Józef Stalin? Powiedziałbym, Boże mu odpuść ze Stalin, nie? Nie, bo jednak... ta święta pamięć, to rozumiem to jako pamięć osoby, którą jakoś czczę, jakoś szanuję. Czyli ta pamięć jest w tym sensie święta, że no właśnie dla mnie bardzo droga, nie? Ktoś szczególnej pamięci. Dobra, przerwałem ci. Bo... No więc ojciec Pirdon, wiesz, to był człowiek głębokiej takiej duchowości w ciele. Taki człowiek, który po prostu potrafił, wiesz, zrobić, smacznie gotować, piec chleb, miał wielki brzuch, był wyższy ode mnie, wiesz, tam ten piękny głos, bardzo w ciele, a jednocześnie bardzo duchowy. Taki, i ta duchowość się wyrażała w jego ciele, to znaczy jakby, wiesz, w takiej codzienności, nie? W takim właśnie bardzo prostych, wiesz, gestach. I on był kimś, kto zaprosił mnie na Atos, dlatego że on wierzył w to, że Kościół będzie jeden. I powiedział mi kiedyś, kiedy Kościół się połączy, twój Kościół będzie pierwszy pośród równych. I ja to sobie tak cenię, to zdanie, i je pamiętam, bo wydaje mi się, że on trafił w sedno, znaczy między nami już była jedność, nie? Dzięki jego miłości, dzięki jego gościnności, dzięki jego przyjęciu Chrystusa, który mi okazał, to między nami była jedność, nie? I mogliśmy, wiesz, spożywać komunię świętą i on jakby, wiesz, razem się modlić i razem działać, czy mogłem u niego mieszkać. I tam się dokonała jedność, dlatego że on był kimś, kto był faktycznie z Bogiem, nie? I do tego mnie zaprosił. I ja nie wierzę w inną jedność w Kościele, jak taką jedność, w której my wspólnie będziemy rozpoznawali Chrystusa. I to jest fajne w tym, że ty możesz widzieć Pana Jezusa jakby z innego profilu niż ja.
bo każdy z nas ma indywidualną relację z Nim. Ale możesz mi o tym opowiedzieć i ja mogę powiedzieć, wow, to jest Jezus, którego znam, chociaż widziałem Go zawsze z lewej strony, a Ty Go widzisz z prawej, nie? Czy nie wiem, tego nie dostrzegłem, nie zwróciłem na to uwagi, albo nie poruszyło mnie tak bardzo. Ale kiedy znajdujemy, wiesz, to porozumienie, że Jezus jest naszym Panem i że naprawdę my jesteśmy w jedności z Nim, no to come on, to potem inne rzeczy się upraszczają. To wtedy jestem w stanie Ciebie posłuchać i jednak nie traktować Ciebie jako jakiegoś oszołoma, który chce zniszczyć Kościół siekierką swoich poglądów, tylko traktuję Ciebie jako mojego współbrata, który poznaje Chrystusa, jakoś mi Go odsłania i możemy szukać porozumienia też w tych praktycznych względach. A czy problem nie polega na tym, trzymając się tej metafory z profilem, że te jakby grupki czy elektoraty w Kościele właśnie im się, w sensie jakieś wypaczenia, jakieś problemy, czy nie wynikają z tego, że im się wydaje niektórym osobom wśród tych grupek, nie mówię, że jakiejś grupie konkretnej, że im się wydaje, że widzą całego Jezusa wokół, a nie tylko profil? Tak może być, a często widzą Go tylko przez jakąś dziurkę w płocie i ten fragment, który widzą, uważają za całość. Tak bywa. Natomiast ja myślę, że to jest znowu kwestia, która się dzieje na indywidualnym poletku. Znaczy, bo ja jestem daleki od tego, wiesz, żeby mówić, znaczy staram się nie mówić, może nie jestem daleki, nie zawsze mi się udaje, tak? Ale nie generalizować tych grup. Nie? Wśród tradycjonalistów znalazłem tylu pokornych ludzi, a przecież tradycjonaliści zasadniczo w internecie mają gębę huwejbinów, nie? Którzy ze sztyletem w zębach atakują po prostu z pozycji, ja jestem najmądrzejszy. A znalazłem tam naprawdę pokornych ludzi, którzy, wiesz, otwierali mi oczy na to, że ja po prostu nie znam Chrystusa pokornego. Nie? I wiesz, i to mnie to zawstydzało. Wśród charyzmatyków spotkałem takich, których właśnie się uważa za oszołomów, ale też takich, którzy są naprawdę głęboko duchowymi ludźmi. Nie? I nagle się okazuje, że wszystko to, co jest związane z ruchem charyzmatycznym, to właśnie cuda, nie cuda, co tak właśnie tam starałem się w nim widzieć, to im się zdarza tak trochę, bym powiedział, trochę przypadkiem, nie? Tak trochę tak mimochodem, trochę jak u świętego Pawła w 16 rozdziale Dziejów, że jak go wkurzyła baba, która wrzeszczała za nim, że jest posłańcem Bożym, to wyrzucił z niej ducha nieczystego, nie? To Łukasz napisał, nie? Zdenerwował się, odwrócił i wyrzucił z niej ducha. Więc poznałem takich ludzi, nie? Którzy tak trochę mimochodem działają w Duchu Świętym. I teraz, czy ten problem polega na tym, że myślę, że ten problem polega na tym, że my generalizujemy te grupy, nie? A to się rozgrywa na poziomie indywidualnym, na poziomie osobistym. I to zresztą to też widać w Ewangelii, nie? Jezus umył stopy apostołom po to, żeby im powiedzieć, albo ja umyję Tobie stopy i to wtedy będzie Twój takie doświadczenie zbawienia, albo sorry, ale nie będzie szans na to, żebyś doświadczył zbawienia, bo stóp nie można obmyć ludzkości, nie można obmyć grupie ludzi stóp, nie? Bo grupa ludzi nie ma stóp, tylko ludzie mają stopy. I Jezus obmywa stopy każdemu indywidualnie, więc jak to się nie wydarzy indywidualnie, to sorry, ale te wszystkie nasze pomysły na zmiany w Kościele i dogadywanie się między zwolennikami i tam przeciwnikami, to będzie niczym się nie będzie różniło od polityki. Czyli uważasz w wielkim skrócie, że mój cykl nie ma sensu, tak? Nie, twój cykl ma sens, dlatego że dajesz ludziom zobaczyć inną twarz tych, o których mogli mieć wyrobioną opinię. Nie, i dajesz im szansę zobaczyć, że jest dominikanin, który ceni tradycjonalistów, nie? Albo właśnie coś im zawdzięcza, czego by się zazwyczaj po dominikanach nie spodziewali. Nie? Bo my mamy bardzo wykrzywione perspektywy. Bardzo wykrzywione perspektywy. Najczęściej tylko i wyłącznie związane z internetami i tam takimi, wiesz, nagłówkami w gazetach, nie? Znaczy, to jest żadna perspektywa. W spotkaniu dopiero można powiedzieć sobie, wiesz, spotkało się dwóch ludzi, nie? I coś między nimi zaiskrzyło, znaleźć jakieś porozumienie. Jest jakiś wspólny fundament. I w tym sensie twój cykl ma duży sens, nie? A propos tej liturgii, to w ogóle jeden też... Ja szczerze mówiąc w ogóle nie powinien tak bardzo was chwalić, bo tam rzeczywiście może to jest szkodliwe. Natomiast ten nowy rytm, ja chyba najpiękniej odprawiany z jakimś takim duchem odnalazłem dominikanów w ogóle, co też może być zaskoczeniem, w sensie, że jest też taki mit, nie? Często są takie zbitki, na przykład msza tradycyjna, tam jest zadymione z kadzidłem, wiadomo, te ornaty są przepiękne, bo są, a obok, no tam jakaś msza, nie wiem, ksiądz z psem na ołtarzu i tak dalej i przebrany w jakiś taki ornat za 15 zł. Natomiast moja koleżanka robi zdjęcia, które robiła wam przy rolatach na Stolarskiej akurat w Krakowie
I tam też jak chodziłem na Roraty, no to nie spotkałem czegoś tak pięknego jak u was, także to też może być zaskoczenie. Powiem ci, że najpiękniejszą liturgię w Nowym Rycie widziałem podczas Mysterium Fascinans. To są rekolekcje, które organizuje Krzysztof Porosło z Krakowa, ksiądz, wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym. I to była msza odprawiana przez właśnie wspomnianego przeze mnie wcześniej Cassiana Folsoma, OSP. I dlaczego ona była najpiękniejsza? Bo on był niewidzialny. Nie? Ten facet potrafił tak odprawić mszę świętą, że po prostu był niewidzialny. Nie? I to wiesz, i to jest dla mnie szczyt celebracji liturgicznej, że ten ksiądz nagle jest schowany, nie? Że on po prostu zupełnie nie dominuje sobą. Ja byłem zauroczony tym, jak zobaczyłem właśnie, jak on odprawia, bo mówię, no o to by chodziło, nie? I to wiesz, najsmutniejsze jest to, że tego się nie da naśladować zewnętrznie, że to musi być postawa wewnętrzna, która się zewnętrznie wyrazi. Nie? Bo to jest kwestia i tembru głosu, i gestykulacji, wiesz. I to nie było coś, co on miał wystudiowane. Oczywiście, że on jest, wiesz, świetnym historykiem mszałów i w ogóle zna się na rytuałach i tak dalej, ale to nie był wynik jego studiów, tylko właśnie wynik jego wnętrza. Nie? Że on po prostu nie zajął takiego miejsca dominującego w liturgii, tylko był po prostu schowany. I no, to jakby to się mi kiedyś udało, to bym uważał, że umiem sprawiać mszę, nie? A powiedz, czy liturgia może być jakimś sposobem na jedność w Kościele? Oczywiście, że może być, ale jednocześnie... Bo teraz się bardziej dzieli. No tak, bo my jesteśmy mistrzami świata i jesteśmy w stanie ze wszystkiego zrobić pałkę. Nie? Znaczy, z wszystkiego będzie narzędzie do tego, żeby się, wiesz, nawzajem przepędzać. Z komunii. No wiesz, z komunii świętej, ale wiesz, możemy z charyzmatów, nie? Czy nie wiem, z wielodzietności, czy tam, no, z czegokolwiek. Znaczy, my jesteśmy z wszystkim w stanie się właśnie użyć czegoś, znaczy każdego tematu jako pałki, nie? Natomiast to też jest takie pytanie, nie? Czy naprawdę wiem o tym, że mój brat jest albo durniem, albo bezbożnikiem? Bo o tym mówi Chrystus, nie? Kiedy w Ewangelii świętego Mateusza, jeśli mnie nie zawodzi pamięć, mówi, jeśli powiesz swojemu bratu głupcze, to poniesiesz karę. Już tam nie pamiętam, teraz właśnie wstyd, nie pamiętam. Taką. A jeżeli powiesz mu bezbożniku, to poniesiesz karę piekła. I to są dwie postawy Jezus krytykuje. Nazywanie kogoś bezbożnikiem albo głupcem. I dokładnie my to robimy w tych dyskusjach. Ci, którzy przyjmują komunię świętą na rękę, to są bezbożnicy. W opinii tych, których bezbożnicy mają za głupców. Bo oni będą za wszelką cenę przyjmowali do ust, nawet jeżeli to będzie groziło im utratą zdrowia. Nie? I teraz, wiesz, nazywamy siebie dokładnie tak, jak Jezus powiedział, nie nazywajcie tak siebie. Nie? Jakby, bo to jest naprawdę kara ognia piekielnego za to jest. Nie? Kto wziął to słowo Jezusa do serca? Z tych, którzy biorą udział w tej polemice. Nie? Znaczy, naprawdę, jeżeli nie pozwolimy, wiesz, Słowu Bożemu ocenić naszych zamysłów serc, no to stępiliśmy miecz. Nie? I tylko staliśmy się kolejną organizacją, która ma takie albo inne przekonania. Nie? A Jezus powiedział, nie nazywaj swojego brata głupcem, no. A dokładnie to robimy. Od tego można zacząć w sumie. A w ogóle w temacie tej liturgii, przepraszam jeszcze, bo już kilka razy chciałem ci tutaj zadać to pytanie, bo to jest temat zupełnie niewyczerpany i mam wrażenie, że wielu widzów będzie mieć coś takiego, że czemu tak krótko o tym, to jakbyś mógł tak zrobić taki teaser do naszej rozmowy kiedyś w przyszłości o liturgii, jakbyś miał kogoś zarazić liturgią i wskazać jakieś tropy, w sensie, że jakbyś miał kogoś wprowadzić w ogóle w ten temat, dlaczego to jest piękne, fascynujące i istotne. Jakieś może książki, jakieś może postacie, jakieś... Zaskoczyłem cię w ogóle, sorry. Bo to nie, pewnie... nie, że bardzo dobrze, wiesz, znaczy tak sobie myślę, czy mam na to pomysł. Znaczy wydaje mi się, że jednak to jest jedynym takim skutecznym sposobem jest zaproszenie do dobrej celebracji, nie? To jak wspomniałeś o warsztatach muzyki niezwykłej, czy w ogóle działalności ośrodka liturgicznego, ale nie tylko ośrodka liturgicznego, nie? Bo to jest coraz więcej takich miejsc, no Incanto, Fundacja Łukasza Cerwińskiego i Marty Cerwińskich. Aż nie wiem, czy Marta nie zmieniła nazwiska po ślubie, czy zmieniła? Nie, zmieniła. Zmieniła, dobrze. Servus, swoją drogą. To, wiesz, jest wiele takich miejsc. Teraz schola Sławka Witkowskiego 6 listopada przeżywa 25 lat, nie? No jest tych miejsc wiele. To są miejsca, które mówią, celebrujmy liturgię tak, jak powinna być celebrowana. No i to zaraża, to pociąga. Myślę, że takie intelektualne rozkminy
słabo, nie? Znaczy, jeżeli ktoś może pojechać do Fontainebleau, pod Paryżem, przez kilometr od Paryża i tam przez jakiś czas pobyć i popatrzeć na tych mnichów, jak oni celebrują liturgię, to zachęcam, nie? Jeżeli może pojechać tam do klasztorów ortodoksyjnych, jasne, nie? Bo wtedy można zasmakować czegoś, co w ogóle otworzy oczy, nie? A jeżeli chodzi o liturgię zachodnią, tą według zwyczajnej formy rytu rzymskiego, chociaż teraz ta nazwa nie obowiązuje, no to są takie miejsca, gdzie naprawdę można się tym zainspirować. To mnie cieszy, że w wielu parafiach, że tryduła paschalne faktycznie stały się trydułami paschalnymi, a nie tylko takim dodatkowym nabożeństwem przed rezurekcją. Nie? Więc jest tych miejsc coraz więcej, ale myślę, że to przede wszystkim przez doświadczenie, a nie przez głowę. Mm. Bo u ciebie momentem zapalnym był rzeczywiście uczestnictwo, tak jak powiedziałeś. Tak, tak. No, ja myślałem, że oszaleję. Chociaż wiesz, to jest jeden z przykładów, bo to triduum tutaj w Poznaniu, które dzisiaj, gdybym je oceniał, to bym powiedział, no daleki od ideału, nie? Znaczy od tamtych tam 25 lat temu, czy 24 lata temu to się działo, to od tego czasu już mam inne pomysły, czy inną wiedzę, ale wtedy to po prostu byłem, wiesz, no, rozwalony na łopatki. Natomiast drugim takim momentem, kiedy naprawdę byłem w totalnym szoku, musiałem wyjść z kościoła, bo nie mogłem pomieścić sobie tego, co się we mnie działo, to było wystawienie Najświętszego Sakramentu właśnie w opactwie Fontainebleau we Francji, gdzie oni bardzo rzadko robią adorację Najświętszego Sakramentu. Natomiast to był odpust 15 sierpnia i wtedy była przewidziana adoracja Najświętszego Sakramentu, więc poszli do kaplicy, gdzie znajdowało się tabernakulum i wróciło w procesji 10 gości, nie? Krzyż, świece, kadzidło, baldachim, gości odciągnięto tam trzymania kapy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, już nie pamiętam, ale tam ich było sporo, tych świec było też kilka. Ja nagle zobaczyłem pochód króla i mówię, o kurczę, czy czegoś nie widziałem wcześniej, nie? Że jednak myślałem nieświadomie, że adoracja to jest taki pretekst do modlitwy, nie? Wystawimy Najświętszy Sakrament, ludzie się pomodlą. A tu nagle to się stała adoracja, nie? Czyli uwielbienie baranka. Wiesz, i widzę to wszystko i mówię, po prostu, nie, jakby król przyszedł, nie? Wiesz, jakby i ten splendor tego, wiesz, prostego w sumie przejścia, nie? No po prostu mówię, no nie, nie pomieścił mi się w głowie, nie? Ale doświadczenie, jak o tym opowiadam, to brzmi banalnie. Mhm. Natomiast to było coś tak uderzającego. Przepraszam, że potwierdziłem, ale tak, że chodzi o to, że rozumiem, że to rzeczywiście tak może brzmieć, no, że... okej. Okay. No dobra, no to w ogóle, to jakbyś miał... wydać, jakbyś, powiedzmy, był lekarzem od jedności, wiadomo, że nie jesteś, ale jakbyś miał dać receptę ludziom, którzy nas słuchają, jaki byłby twój może pomysł, czy no właśnie taki spis rzeczy w konkrecie do zrobienia indywidualnie, bo podkreśliłeś, że to jest... Że jest, to taki, jest taki fragment w Jezusie Świętego Pawła, gdzie on pisze swoją apologię i mówi, dla mocnych stałem się mocny, a dla słabych stałem się, jakbym był słaby, stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby pozyskać choćby jednego. No to jest oczywiście ideał. Myślę, że Paweł siebie też troszeczkę idealizuje w tym fragmencie, ale to jest coś, czego staram się uczyć. Znaczy, jak spotykam człowieka słabego, to nie staram się być mocniejszy niż on i po prostu tam wyrwać chwasta, tylko jakby stać się dla niego słabym, nie? Żeby się z nim jakoś spotkać, skomunikować. Jak spotykam mocnego, to staram się być mocny. Nie? Jakby dobieram postawę, argumenty, sposób zachowania do tego, co ten człowiek w sobie przynosi. Znaczy staram się, nie? Mówię, wychodzi mi różnie, nie? Ale się staram. Wiesz, to też zobaczyłem to w takiej bardzo prozaicznej sytuacji. Mianowicie na spotkaniu znajomych jednego urządliła osa. A drugi bardzo tym się przejął i postanowił mu pomóc wobec tego. Ja w ogóle był strasznie przestraszony tym faktem, że ta osa go urządliła i że co chwilę pewnie będzie jakaś alergiczna reakcja i tak dalej. Więc pobiegł po jakiejś maści z antybiotykiem, wiesz, tam zaczął się do tej szyi tego ugryzionego dobierać i tak dalej. A ten ugryziony jakby nie chciał tego, nie mówił, w ogóle wiesz, nie tagizuj, nie przesadzaj, nie, jakaś tam pszczoła, coś tam, nic się nie stało. I to dokładnie było spotkanie człowieka słabego i mocnego, którzy siebie nie znaleźli. Nie? Znaczy, bo ten, gdyby ten ugryziony powiedział, dobrze, posparuj mnie, nie? To tamten by się uspokoił. Natomiast myślał bardziej o tym, jak on wypada w tej sytuacji, właśnie jako słabeusz, nie? W swoich własnych oczach.
i że powinien jakoś inaczej się zachować, jak bardziej po męsku czy jakoś tam, nie? Jakieś takie miał przekonanie. I to są tego typu sytuacje, nie? Kiedy mówię, stań się słabym dla słabych, nie? Że to naprawdę nie chodzi o to, że reiteruję ze swojej pozycji przekonań, nie wiem, tego, co uważam za święte, tylko właśnie słucham tego, co drugi mi przynosi i co on jest w stanie usłyszeć z tego, co ja już wiem, albo co mi się wydaje ważne, nie? Dziękuję ci bardzo. To jest jedna rzecz, że druga, jeżeli mógłbym powiedzieć, to jest taka, kiedyś nauczyłem od jednego, znaczy nauczyłem, usłyszałem u jednego coacha, bo on powiedział, każdą sytuację traktuj tak, jakbyś miał się czegoś z niej nauczyć. Nie? I to jest, nasze spotkanie jest tego dla mnie dobrym przykładem, nie? Bo mogę ciebie słuchać i zobaczyć, czego mogę się od ciebie nauczyć. I jeżeli do danej sytuacji podchodzę z takim nastawieniem, mogę z niej skorzystać, czegoś się nauczyć, czyli z czym stać się lepszym, czegoś się dowiedzieć, nie? Coś sobie uświadomić, co robi źle, no to też jest zupełnie inna postawa i zupełnie inny rodzaj porozumienia buduje, niż kiedy przychodzę jako już nauczony. Nie? I mogę cię pouczyć ewentualnie, gdybyś, wiesz, o coś pytał. Dzięki ci za te dwie rady. Myślę, że są bardzo cenne. I powiem ci, że pod koniec moich rozmów zawsze wręczam gościom pewien gift. Znaczy nie zawsze ten sam, przepraszam, właśnie to jest, zaraz to uzasadnię. Tutaj w ogóle trochę burzymy scenografię, bo mam to daleko. Tyle płyka. Zawsze moja żona robi coś dla moich gości. Moja żona jest artystką. I ona ma na imię? Ola. Bardzo dziękuję. I jeszcze nie dostałaś. Czuję już. I w ogóle antycypacja nie znała twojego zacięcia, znaczy w ogóle twojej pasji liturgicznej, a z jakichś powodów stworzyła przeistoczenie dla ciebie, więc proszę bardzo. Duch działał w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję. Wiesz, po pierwsze dziękuję Oli, po drugie dziękuję tobie, bo ja bym tak łatwo nie oddał czegoś tak pięknego. Bardzo, bardzo dziękuję. A czy Ola jest weraiką też? Tak, oczywiście. Aha. Czy w ogóle z Olą, jakby nie Ola, to właściwie nie byłbym ja weraiką. W sensie ona była na SP i tam w Krakowie. I tam kiedyś mi poinformowała, jak ja miałem ten epizod, o którym ci opowiadałem w trakcie rozmowy, gdzie ten mój kanał jeszcze był taki bardzo na... O tobie. Bardzo o mnie, o dokładnie. I mi powiedziała właśnie, a zobacz, tutaj taki jest, taka wspólnota weraikon i zrobiłem o nich film, od tego się wszystko zaczęło, ale to nieważne. Ważne jest to, że... Bardzo dziękuję. Nad moim łóżkiem wisi grafika Jacka Hajnosa. Serio? Tak, ukrzyżowanie. I jest miejsce na drugą. Super. No to super, fajne towarzystwo. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Wszystkich rozczarowanych moją postawą usprawiedliwiam tym, że jest piątek i jest to mój trzeci piątek, w którym jem tylko chleb i wodę. No nawet mówię, że jem wodę, więc jest duży problem. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że mój rozmówca zachowuje taką świeżość umysłu, mimo że, nie wiem, czy to mogę ujawnić. Lepiej nie. O, proszę, jaka pokora. No to powiem wam w moim testamencie, co mój rozmówca robi z kwestii postowych. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję ci za zaproszenie, wiesz, i poznanie ciebie to w ogóle duży przywilej. No, dzięki wielkie, to już tłumaczę. Dziękuję wam, moi drodzy, za rozmowę. To była rozmowa o jedności Kościoła i nie tylko. Zapraszam was na kolejne filmy. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, komentowania, nie zgadzania się z nami. Oczywiście wszystko w granicach normy i z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Cześć.